Polacy rzadko korzystają z kolei. Przeciętny Czech podróżuje 2 razy częściej niż Polak, Niemiec 4, a Szwajcar 8 razy częściej wsiada do pociągu. Z czego to się bierze? W Polsce mamy całkiem nieźle rozwinięty ruch połączenia Intercity. To, czego w Polsce brakuje, gdzie odstajemy od Europy, to jest taka kolej na co dzień. Kolej dowożąca ludzi do pracy, do szkoły. Ta kolej, która walczy z wykluczeniem transportowym. Tego w Polsce nie ma w takim rozmiarze, jaki to widzimy za granicą. W zasadzie w Polsce mamy 2 systemy komunikacji miejskiej, kolejowej. To jest SKMK w Warszawie i w Trójmieście. Ale tego typu systemy to są nie tylko systemy przewidziane dla dużych aglomeracji, takich jak Berlin, S-Bahn Berlin czy RER w Paryżu. Zürich, 400 tysięcy mieszkańców, potężny system S-Bahnu. To jest ten kierunek, w którym kolej będzie się rozwijać. W Polsce tego brakuje. Tu są potoki, które trzeba przewieźć, którym trzeba zaproponować dobre rozwiązanie. Nowy Zielony Ład zaproponowany przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen wyznacza nowy cel neutralności klimatycznej Europy. To jest wyzwanie dla kolei w Polsce także. Kolej już dzisiaj jest ekologiczna, ale poprzeczka jest postawiona jeszcze wyżej. Kolej będzie musiała się zmieniać, będzie musiała szukać alternatywnych napędów. Ta neutralność klimatyczna w 2050 roku oznacza w praktyce rezygnację z trakcji spalinowej. Już dzisiaj są rozwiązania, pociągi akumulatorowe, pociągi hybrydowe. W tym kierunku będą szli polscy zamawiający także. Ja niecierpliwie czekam na pierwszy przetarg na tego typu pojazdy w Polsce. Na razie pracujemy nad przetargiem węgierskim, gdzie 30 takich pojazdów zostanie zakupionych przez przewoźnika MAF, ale to jest tylko kwestia czasu, kiedy tego typu przetargi pojawią się w Polsce, gdyż wymusza to program Nowego Ładu, Nowego Zielonego Ładu Unii Europejskiej. Już pierwsze kroki w tym kierunku są czynione przez zamawiających. W ostatnich przetargach, czy to w Kolejach Mazowieckich, w Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, czy w tramwajach warszawskich, czy w metrze, po raz pierwszy pojawiły się takie parametry w kryteriach oceny ofert, które sprzyjają efektywnym energetycznie pojazdom i lekkim pojazdom. Więc to jest ten pierwszy kierunek właśnie w kierunku Nowego Zielonego Ładu, tak żeby nowoczesne pojazdy, lekkie pojazdy, zużywające mniej energii, stały się standardem i wyeliminowały te, które jeszcze do tej pory są eksploatowane, a przede wszystkim trakcję spalinową.